Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień życia Linuxiarza, wreszcie ta długo wyczekiwana przez was druga część. Łyk kawusi z rana, jak śmietana. I słuchajcie, co się dzieje? Ogólnie jesteśmy sobie w Linuxie, w tle mi chodzi o OBS Studio. Sprawdzimy sobie temperatury procesora. Ładnie. Fera piątka ładnie się spisuje. Wszystko działa jak złoto. Bluetooth wszystko mi chodzi. Miałem kilka pytań od innych użytkowników, jak to jest wchrzanić i9, 10900 na płytę główną Gigabyte Z490 Gaming X. Dowalić do tego jeszcze pamięci Kingston HyperX. Cztery kostki po 8 giga o taktowaniu 2666 MHz. Do tego dałbym pierniczyć dysk NVMe Goodram PX500 512 GB. Do tego dopierdolić grafikę Radeon RX 588 GB. Powiem tak, wszystko działa. Wszystko działa, nie mam żadnych problemów. Mam tu właśnie na przykład antywirusa. Pokażę wam, jak wygląda ten antywirus. Antywirus wygląda w ten sposób. Sobie zmniejszymy OBS-a. O, wygląda w ten sposób po prostu. Jest prosty antywirus. Asystent aktualizacji, skanuj pliki, skanuj katalogi. Wybieracie sobie, pokażę wam, wybieracie sobie na przykład, co chcecie przeskanować. Ja na przykład chcę sobie przeskanować muzykę. Zobaczycie, jak to działa. Na razie nic się nie dzieje, ale za chwilę zacznie się tutaj dziać sporo. Tak, sobie dyski wszystkie mam widoczne. No, zobaczcie, tak to właśnie działa. Skanowanie pod kątem rockitów i tak dalej. A żeby do rockitów, to musiałem doinstalować jeszcze dwie wtyczki ze sklepu linuxowego. Ludzie, wszystko działa. Naprawdę wszystko, cholera, działa. Więc widzicie, tak się odbywa skanowanie. Możliwych zagrożeń zero. Na Linuxa są chyba Z2-3 wirusy, na Windowsa całe miliony. Wejdziemy sobie w terminal. Nie wiem, czy dobrze. LS. Poczekajcie. No i dobra, udało się. Dobra, okej, teraz mamy zrozumiane. Więc tak to ogólnie działa. Tutaj musiałem sobie jedną rzecz zrobić. Dobra. Więc bardzo dobrze jest. A program Wine to jest pełna wersja, tutaj to wam nie muszę opowiadać. Gepartit mamy, TimeSwift. TimeSwift jest bardzo dobrze, bo to są migawki systemowe. W razie gdyby wam się wysypał system, możecie sobie z TimeSwifta przywrócić wszystko. Działa to o wiele lepiej niż w Windowsie. To jest pomiary temperatury, monitor systemu. No i ogólnie takie rzeczy. Ale sprawdzimy sobie inne rzeczy. Aj, pomyliłem się. Źle, pomyliłem się. Ujujuj, zresetuj. Oj, kurwa, chyba nie to. Zamknij terminal. Tak to jest, jak się człowiek pierniczy. To tak, dobra, słuchajcie, przypomniałem sobie, jak ja to wtedy robiłem. Dobra.
Wiecie, jest to trudne, bo żeby wszystkie komendy na Linuxie spamiętać, to naprawdę trzeba być, kurde, szachermacher. O! Właśnie. Tak to jest, jak się literówkę zrobi. Dobra. Jak to było? Mamy. Taką wersją dysponuję. Taką wersją właśnie Linux Minta dysponuje. Macie obraz, jak to wygląda. Sprawdzę tylko, czy się nagrywa wszystko. Dobra, wszystko ładnie idzie. Okej. No. I procesor jest Ati Radeon RX 580. Tylko tutaj akurat nie widać. Nawet jak to przesunę, to jakoś nie ma, że jest 580, ale jest. Płyta Z490 Gaming X. Mamy tu wszystko, informacje ogólnie i tyle. No. Więc z takim systemem dysponuję i kolega się mnie pytał właśnie, jak to chodzi. Ja powiedziałem, zarąbiście chodzi. Temperatury, zobaczcie, nawet nie są złe. No. Eurotrack? Nie, dzisiaj bez żadnej muzyki. Nie, chce mi się. Jeden transport sobie zrobić na żywo. Kolorystyka po prostu się odbija w grze, to jest normalne. Dobra, tutaj zostałem ostatnio na tej farmie. Okej. Bierzemy sobie jakieś zlecenie. Wrocław, co tu mamy? Pomidory, groszek. Do jasnej cholery, tylko to. Wiecie co, zrobimy coś jeszcze bardziej hardkorowego. Siulala, lulalala. Pojedziemy sobie do kopalni. Roboty. Kopalnia zawsze coś ma. Przenosimy do mojej zajebistej kabiny. Dobra, jedziemy. Powiem szczerze, że w Linuxie to ogólnie detale w grze są o wiele lepiej widoczne. A tak jak kolega się pytał, to chodzi o to mi, że często mi sterownik graficzny właśnie od AMD wypierdalał, się zawieszał, a jak nie to inne. Dawaj, facet. No co on odpierdala? Kurde. O, jeszcze pały. No nie, no jeszcze. Cholera, jasno. Zobaczcie, to gdzieś odpierdala na tej drodze. Przed chwilą niczego nie było, a teraz nagle, kurde, dla transportów. Nie wiem, co to się odpierdala po prostu.
przygotuj się do skrętu w prawo. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w prawo. Pust. Dobra, jedziemy. Będziemy wiedzieć, co w tej kopalni się znajduje tak naprawdę. Zwolnij, jedziesz powyżej. Czasem można naprawdę świetny transport dorwać. A jak widzieliście, no pomyliłem się parę razy przy wpisywaniu polecenia do terminalu, bo wiecie, tak naprawdę spamiętać wszystkie polecenia to jest ciężko. Zwolnij, a ja jedziesz z tego powyżej korzystam, dozwolonej prędkości. Korzystam z tego dosłownie od paru dni tak naprawdę na tym komputerze, bo wcześniejsza próba instalacji Linuxa zakończyła się niepowodzeniem, bo dysk systemowy się zjarł. No w sumie nie tak, że spalił, ale po prostu przestał go BIOS wykrywać. Nie, ja po prostu potem zobaczyłem, że on zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak kupowałem poddyspoły komputerowe, to ten dysk nie był zbyt dobrze zabezpieczony przed wilgocią, a ja wtedy jak wracałem z tym wszystkim, to w prawo. Ogólnie tam w powietrzu była wilgoć, bo to już była jesień, dobrze, więc kurde, naprawdę, on musiał dostać dobrze w pizdę. Jedziesz powyżej dozwolonej dlatego prędkości. Szlak dotrafił. Dysk nie był ubezpieczony, bo to sobie ubezpieczyłem, jak kupowałem te wszystkie graty na niego, żeby... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ale tą gwarancję, jak popytałem się kumpla, bo on często takie rzeczy robi, że gwarancja i tak dalej, to powiedział, wiesz człowieku, ile jest pierdolenia, gadania, musisz jeszcze powiedzieć, z jakiego powodu, co zwolnij, się stało. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Się sami pierdolą z tym. Dojechaliśmy do kopalni. No dobra. Kolejna trasa za nami. Budzić się do chuja pana. Dobra, co my mamy w tej kopalni? Gąsienica, Rotterdam. O ja pierdzielę. Katowice, Rotterdam. Rotterdam jest dokładnie tutaj. Dobra, wiecie co, kurwa, na mać pojedziemy do Rotterdamu. Okej, ruszajmy. Zarzuciło mnie strasznie. No bo pojedziemy, naprawimy wóz. Kto powiedział, że po kopalni 80 nie można zapierdalać? Kurwa, bokiem lecę. Celowany. Coś tam się pierdolnęło, dobra. Najczęściej to tak właśnie podjeżdżam pod transport. Jedź bezpiecznie. Sobie ruszymy. Wszystko jest w porządku. Gąsienica czuła. Ty
Wiecie, ja sobie tam nie będę pierniczył i jechał nie powoli, tylko tutaj. Ale do pierdziela mi na pan tak. Duży ładunek, więc trzeba duże slalomy wykonywać. W sumie to będzie drugi film na Linuxie, gdzie praktycznie przedstawiam grę Euro Truck Simulator, jak działa. Bardzo dobrze. Nawet lepiej, szczerze, naprawdę. Ja nie robię tego dla reklamy Linuxa, jaki on jest zajebisty, tylko ja pokazuję fakty. O wiele lepiej gra działa niż na Windowsie, bo w pewnych miejscach szczególnych, jak na skrzyżowaniach, gdzie jest dużo ruchu, to miałem coś takiego, że zbicie z klatkarzu. Mimo, że to jest mocna karta, bo Windows ograniczał grafikę, a tu jest właśnie przygotuj się lepiej. Do skrętu w lewo. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w lewo. Coś przypierdoliliśmy. To normalne, tutaj wszystko leży na drodze. Wszystko leży na drodze, dosłownie. W tej grze czasem na Windowsie też się dziwne rzeczy odwalały. Na przykład miałem lewitujący radiowóz w powietrzu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ale wiecie, co jest fajne? Ja nie mówię tego, żeby Windowsiarzom dokopać, ale w Windowsie, żeby wam gry lepiej chodziły, musicie wejść w mój komputer zaawansowany. Zwolnij, jedziesz powyżej do zwolnienia. Zmienić pamięć wirtualną z 4 giga, zmieńcie ją na 10. O ludzie, to wam do pierdoli mocy więcej. Zwolnij. Ja jechałem jedziesz na takim ustawieniu, dlatego wszystkie gry mi dopierdalały jak głupie, tylko że Windows nie wytrzymuje takiego działania długo. W 11 podobno to działa już na stałe, że jak chcę zmienić to wam będzie chodziło jak złoto. Nie wiem, nie próbowałem, przeszedłem na Linux. Nie zamierzam wracać. Nie ma to jak autobus jeszcze przed nami. Zredukuję prędkość, bo jeszcze mu w tyłek wjadę. Odstęp zachowany. No i tak, my jedziemy prosto, on będzie skręcał. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Tak, ja zapomniałem, że ja mam ten skręcić. Wiecie co, bo teraz wjedziemy na trasę szybkiego ruchu i polecimy sobie na Berlin, z Berlina na Rotterdam. Czy tam Amsterdam, kurde, gdzie to miałem jechać. Nic tam nie ma, nic, możemy się wbijać, ale... Ogólnie o to tak w tym właśnie bywa, że nie wszystko na Windowsie wam będzie zawsze działało. Nie wiem dlaczego sterownik graficzny mnie wypierdalał,
Powiem szczerze, zwolnij. Bardzo mnie to denerwowało, bo ja uważam, że nie po to płacę gigantyczne sumy pieniędzy, żeby mi coś wypierdalało. Ja uważam, że u mnie ma wszystko działać jak złoto. Zwolnij. I tyle. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jaka dozwolona prędkość? 90, kurde, to jest dozwolona jeszcze. A nie, nie dozwolona. Tutaj apel do twórców gry Euro Truck Simulator. Weźcie, zmienicie limity prędkości dla ciężarówek na 90. No, gdzie te pały są? Znaczy policja, nie pały. Przepraszam bardzo. O jasna cholera. Człowieku, no kurde, dla mnie to też są pieniądze. Uj, cholera jasna. Gdzie on tam jest? Się za mną trzyma, kurde, nogą mi wlazł. Nie mogę zmienić pasa ruchu. Zjedziemy sobie na bok troszeczkę. Gdzie on jest? Tam jest gnida. Ty, gdzie on jest? Ty, chwila. Ty, gdzie on pojechał? Przecież był za mną. Dobre rzeczy się tu dzieją? A no nic. Dobra, jedziemy. No, i o to właśnie chodzi, właśnie, że... Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jaka tam... Prędkość niedozwolona. Cholera, miałem stację. Dobra, później się prześpimy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Kurde, w tyłku to mam głęboko. Aj, tam trochę zrzuciło. Jedź prosto. Tak. Powiem szczerze, tak z drugiej rury, że mój sprzęt komputerowy na Linuxie o wiele lepiej działa niż na Windowsie. I miałem też takie, jeżeli u was występują takie sytuacje, to dajcie znać w komentarzu pod filmem. Mieliście taką sytuację, włączyliście komputer i pojawił się logo Windowsa i system stanął dęba? Ja miałem tak często. I często miałem też tak, że jak komputer wychodził ze stanu uśpienia, to zawieszał się. Zwolnij. Mimo, że to był proces, to jest procesor i 9, 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, 32 giga RAM-u, płyta główna z najwyższej półki. Może no tak wyższej półki, nie najwyższej, bo z najwyższej półki jedziesz to... powyżej do zwolnienia. Ja nam wypierdolił, kurwa, jakby go diabli gonili. A drugi. No i mieliście coś takiego, że właśnie wyprowadzaliście komputer ze stanu uśpienia i co się działo i system wam stawał dęba. Mimo, że macie NVMe, że macie płytę główną dobrą, na przykład jak ja gamingową. A kupiłem sobie taką płytę tylko po to, żeby dokopać kumplowi, że ja mam lepsze, bo on niby, on tam wygrał jakąś zdrabkę kasę. Ten se, kurde, kupił sprzęt za dychę 10 tysięcy, a ja kupiłem za 6,5. Ja mam lepszy od niego. Bo jego ogólnie wydymali, jak składali mu zestaw. Ja zrobiłem zestaw indywidualny pod siebie. Na lata. Na 16 lat do przodu. Jeżeli chodzi o gaming, to... po prostu ten procesory już gry nie będą więcej ciągnąć niż 8 rdzeni. Kontrola prędkości. Dobra. O, zjedziemy się przekimać. Granica polsko-niemiecka. Witamy w Niemczech. Ja też jestem zadowolony, że mogę u panów w Niemczech być.
Tak, zaraz muszę zaparkować. Przekimać się trochę. 19. O, wyspałem się. Tak, ciśnienie powietrza, ale możemy jechać. Nie jest jeszcze na złym poziomie. No i tak, i światła. Jeżeli właśnie chodzi o to, to miałem takie problemy, że sprzęt był za taką, jest za taką kasę i co? Przychodziłem sobie, nie wiem, po pierwszej zmianie z pracy władczy. O, przepraszam, odbiło mi się siedzenie. Zwolnij, jedziesz. Włączam komputer i co? Prędkości. I nagle przychodzę sobie z herbatą, a tu się okazuje, że system stanął dęba na logo Windowsa. Restart. Zwolnij, jedziesz. No powyżej, i system wystartował prędkości. I miałem tak często i powiem tak, czy takie rzeczy was nie irytują do tego stopnia, że macie ochotę wyrwać komputer i wypierdolić go przez okno? Mówię tak. Więc zwolnij, po prostu jedziesz podjąłem decyzję, że skoro prędkości. Windows tu nie chce chodzić, to Linux będzie. I co się okazuje? Lepiej nawet niż będzie. A jeszcze wrócę do tego tych sterowników AMD na Windowsa. Ja zgłaszałem non stop wszelkie błędy, jakie miałem. I niby coś tam poprawiali, ale występowały kolejne błędy, więc ja czegoś tu naprawdę nie rozumiem. Tak jak wam ostatnio wspomniałem, że sztuczna inteligencja w Microsoftie odpowiada za aktualizację. Ja podejrzewam, że ona robi nawet tego Windowsa. Ludzie coś tam, wiadomo, jakieś tam cegiełki dokładają, ale to ona praktycznie zatwierdza wszystko. I ja bym się nie śmiał, jakby się naprawdę okazało, że z tym właśnie, że SI przejmie wszystkie komputery na świecie, będę miał rację. Bo pewne zachowania w internecie widać, co się dzieje. Dziwnie, u mnie na przykład i u kumpla dziwnie Windows zachowywał. Właśnie nie wybudzał się ze stanu hibernacji, znaczy uśpienia. To uśpienie czy hibernacja, no chuj. Nie wybudzał się do końca, ale mimo widziałem, że dioda od połączenia internetowego migała, czyli on coś robił. Nie wierzę, że system stanął dęba, skoro dioda od pracy dysku chodziła, coś było robione, a nie mogłem dostać się do systemu. Dzwoniłem do Microsoftu, pytałem się, o co chodzi. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą. A wie pan, to my nie wiemy. Kurwa, pomyślałem, wy zrobiliście Windowsa, macie taki ten i wy nie wiecie? Następnie zjedź w prawo. Ja pierdzielę. Napiszcie, czy wy macie podobne problemy u siebie na Windowsie ze sterownikami i ogólnie z działaniem systemu. Bo u mnie właśnie to takie było, że miałem taki właśnie problem. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. I co ja wam, ludzie, mam powiedzieć po prostu? No, po prostu to, co mnie spotkało w Windowsie, zmusiło mnie do przejścia na Linuxa. Ten komputer miał być ogólnie gamingowy i miał na nim siedzieć Windows 11. Tu mam TPM 2.0, mam jeszcze Intel Kit, czyli zabezpieczenie przed atakami bocznymi, co nie działa w Linuxie. Pewne technologie intelowskie nie działają w Linuxie. Na przykład dysk. Zwolnij. Na przykład dysk wyżej dozwolonej prędkości. Jak on się nazywał? Ten, kurde, no ten taki intelowski, kurde, Opti, tylko Intel, kurna, macie, jak to się nazywało? Intel, no ten 16, co miał awarię systemu? Dobra, tam naprawimy coś. Ten dysk z 16 giga, co on miał system przyspieszać, kurde, i tak dalej.
Intela, ta technologia, ale akurat to nie działa w Linuxie i to jest, wiecie co, to jest kurde niefajnie. Były płyty główne, które miały właśnie ten dysk zainstalowany. To nie był dysk, tylko pamięć do cache'owania. O. Nie pamiętam już jak to się nazywało, Intel kurde jakoś tam, wiecie co, poczekajcie, zastopuję sobie grę, mam tutaj naklejoną tą naklejkę na walizkę z narzędziami do budowania komputerów, zaraz wam powiem jak to się ogólnie nazywa, gdzie ja mam tą walizkę, ja mam tutaj, dobra, wiecie co, już wiem. Trudno to zapamiętać, mam ogromną walizkę ze śrubokrętami, wkrętakami, całym inwentarzem do budowy komputerów, naprawy i tak dalej. Dysk Intel Optane. Trudna nazwa do zapamiętania, naprawdę. Dobra, wbijamy. Intel Optane. No i ta technologia, szkoda, że nie działa na Linuxie, bo... Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Bo na Linuxie ta technologia naprawdę by miała sens. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Przecież nic się nie dzieje, no za 90 na godzinę pędzę, kurde, już... Bez przesady. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No i wiecie co, no niby działo, ale wiecie, to jest głupie. Jeszcze jak wtedy na moim kanale pokazywałem filmy. Zwolnij, z tym, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Optane'em, to najgłupsza rzecz. Nie mogłem kurde podpiąć dysku NVMe do Optane'a, bo nie da się. Bo jak powiedział mi Windows, zmiana tych ustawień nie przyniosłaby żadnego rezultatu. To co? To ja mam kurde z dysku NVMe zrezygnować, zainstalować system na zwykłym SSD-ku? To kurde, to przecież to sensu nie ma. Wypadek się zdarzył. Ale coś musiał pierdylnąć tam. No ja sam nie spowodowałem wypadku. Ale na szczęście nic się nie stało. Ale coś tam się rypnęło. No jak to u Niemców, jak zapierniczasz po trasie 120 na godzinę albo 150, to na takie BMW też wypadnie z drogi i leci jak kamień. A temu co, śpieszy się? Gdzie? Życie ci miłe? Leci takie. Nie. BMW-ka poszła. Pewnie i szóstka. Teraz hamujemy, bo jest kurde ten następny poszedł. Tak. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przecież zjechałem. Szukanie nowej trasy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ograniczenie do 100. Jakieś roboty? O, coś takiego. Dobra, zobaczmy, gdzie nas tu wyrzuci. A, to chodziło o to, że tu miałem skręcić i bym objechał sobie tędy. Ale okrążymy sobie, przejedziemy sobie przez Berlin. To też nie jest źle. Nie będzie tragedii. Jedziesz powyżej do zwolnionej prędkości. Dobra, teraz sobie zwolnimy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czerwone mówi stop. No. O, rany boskie. Co tam się dzieje? Co tam się odpierdala? Siema Julek, co tam? Ty, opony masz łyse!
Nie, weź się ogól, bo wyglądasz jakbyś kurde zmutanciał przez tydzień. Ten kurde jakby kurde ten silnik od Jumbo Jetta miał pod maską, jaki odgłos. No, no i ogólnie chodzi o to właśnie, że problem zasadniczy z Windowsem jest taki, że nie wszystko po prostu działa. Ja nie wiem, czy producenci sprzętu i... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć ogólnie, w lewo. Czy oni testują to pod kątem stabilności działania w Windowsie, czy jak? Skręć w lewo. Ale naprawdę takie rzeczy to denerwują. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ja tutaj, jak ostatnio mówiłem, no niestety Linuxia, przepraszam, nie Linuxiarze, tylko Windowsiarze opłacają troli, żeby pisali głupoty na Linuxa, tak? Mój kumpel to potwierdził, ostatnio znalazł nawet grupę na Facebooku, która oczernia Linuxa. Nie podam nazwy tej grupy, ale nawet napisałem do nich, wypisałem im takie rzeczy, że na pewno zapadli się pod ziemię. A następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Panie, po Berlinie z taką prędkością? Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Każdy ma prawo przejść na dany system operacyjny i to jest jego jedynie prywatna decyzja. I decyzja indywidualna. Moją decyzją kurna mać. Zwolnij. To jest jak człowiek. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Indywidualną. Trzymaj się przejście lewej na Linuxa, bo było to dla mnie logiczne. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czemu gram na klawiaturze? Bo lubię. Zwolnij. Jedziesz nie, powyżej bo dozwolonej prędkości. Nie, bo jazdę na klawiaturze opanowałem do perfekcji. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak ostatnio wam mówiłem, nienawidzę jazdy nocą, ale nienawidzę jazdy nocą strony, z wielkimi transportami. A następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Z jakimi transportami jak ostatnio wiozłem tą skrzynię, to właśnie takiej jazdy nocą nienawidzę, bo mało widać i ciężko jest się ogólnie rozeznać. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A z taką małą gąsienicą na pace, no to tam mogę sobie jechać, bo to nic się nie stanie, ale wiecie, z takimi wielkimi ładunkami to czasem naprawdę się kichało jedzie. Jak macie ile? 2 albo 3 metry od jednej strony barierki do drugiej, no to weźcie sobie, dobra, dotankujemy paliwa, bo jeszcze kawał drogi przed nami. W porządku, znajdziemy inną trasę. Forech, ty. Jedź prosto. Wiecie co? Minęliśmy chyba strefę tankowania. Zawrócimy, jeżeli się da. Teoretycznie się da. Ale co bym co innego.
pojedziemy na następną stację. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Tak to jest, jak człowiek się zagadza. Idź prosto, przeliczam trasę. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Uf! To był mój błąd akurat, nie jego. Tak dla ścisłości. No i tak to jest, niestety. Ja tam nie będę po tych ludziach cisnął, co nienawidzą Linuxa, bo to nie ma sensu, bo tylko będzie zaognianie agresji cały czas. Napisałem im, jeżeli... Zwolnij. Tak ciśniecie na tego Linuxa, to weźcie się, przesiądźcie na 2 tygodnie na niego. Sobie zrobimy wymijanie. Zwolnij. I potestujcie sobie tego Linuxa. I dopiero jak go potestujecie, to napiszcie coś na niego, a nie piszecie je tylko ze względu na to, że widzicie jakieś przebitki czy zdjęcia pulpitu. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czekaj, mogę już go tam wyminąć? Tak. No. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Mhm. No. Ja nie jestem obrońcą wielkim Linuxa. Ja z niego korzystam i mam bardzo dużą flotę komputerów na Linuxie. Ten mój główny, co na teraz na nim gram, naukowy, który stoi w garażu, serwer HPK, który stoi w garażu, jest naprawiony Mazuri na 15 core wstawionego, 32-bitową wersję, bo na 64-bitowej to jakoś ten serwer nie chciał za bardzo chodzić. Mimo że procesor ma wsparcie i instrukcje do 64-bitowej wersji, więc coś nie gra. Podejrzewam, żeby trzeba zaktualizować BIOS tej płyty serwerowej i wtedy to wszystko by jakoś tam chodziło jak trzeba. Co oni odwalają? Oj, coś mnie za bardzo tutaj rzuca zaczęło. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Co jest do cholery? Co on tam odwala? A, teraz rozumiem, jak to drugi jedzie. Ale jak wiecie, właśnie widzicie, sytuacja typowa jak na normalnej drodze w realnym życiu. Dwie krowy jadą po... i właśnie tamują ruch. Co za tempy pały. Dobra, sobie zjedziemy na CPN. Obliczanie nowej trasy. Jedź prosto. Bo wiecie, do tej całej Holandii, to tam, a raczej Niderlandów, to tam jeszcze od groba drogi została, lepiej dotankować sobie trochę paliwa i mieć lepiej... Dobra, możemy jechać. W porządku, znajdziemy inną trasę. Szukanie nowej trasy.
Widzicie, tu gra chodzi bardzo dobrze, nic się nie dzieje. No, zaraz zrobimy manewr wymijania. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Mamy sobie kolegę, bo my pędzimy 90, a nie 80, więc on tutaj niech sobie jedzie z tyłu. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak za dużo jadę, kurde, niemożliwe. Zawsze byłem uczciwym kierowcą. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak to właśnie bywa z Windowsem, że są w nim wiecznie problemy. Ja nie wiem, jak wy normalnie znosicie te blue screeny i różne pierdoły. Tak jak ostatnio mówiłem z kartą graficzną. To, że macie dobry procesor, ramy i grafikę, to nie znaczy, że wam wszystko będzie chodziło bajecznie, zarąbiście i tak dalej, bo to może być konflikt właśnie jak u mnie, sterownik, system. I mimo, że co ruszy aktualizowałem ten sterownik graficzny, to konflikt cały czas istniał. Nie no, coś się cały czas działo. Pisałem do AMD i tak dalej. Niby aktualizacje były, ale problem cały czas istniał. Coś się ogólnie działo. A na Linuxie właśnie zauważyłem, co jest jaki plus, że po prostu nie mam tych problemów. Nic się takiego nie dzieje. Karta pracuje jak trzeba. Kumpel się pyta, czemu usunąłem ten swój krótki filmik z telewizorem Finlux i kanałem NASA TV. Bo to miało być tylko na kilka godzin, żeby reklamę zrobić sobie. I tyle. Kupiłem sobie telewizorek 40-calowy Finluxa. Powiem wam tak, kosztował 1000, prawie 300 zł. A jeżeli chodzi o bebechy, to miał praktycznie to samo co Sony Bravia, tylko ekran był w LCD. No oczywiście Full HD. No ale telewizor ma wszystko co Sony Bravia praktycznie, Wi-Fi, dźwięk Dolby Digital i tak dalej, technologie kurde z kosmosu. Ale mniej kosztuje. Muszę zwolnić odrobinę, bo tutaj ci chcą się przepchnąć. No, a możemy wyprzedzić. No to lecimy. Gdzieś tam będziemy po drodze, to się naprawimy. To już jesteśmy, zobaczcie, już jesteśmy praktycznie blisko. Oj, jeszcze godzina jazdy albo dwie. Oj, będziemy na miejscu. No już niewiele, zobaczcie, zostało. Tutaj sobie pek. Jedziemy, nie będziemy mieli kawał trasy. Amsterdam, a do Rotterdamu jedziemy. No to przynajmniej zobaczycie, jak się jedzie do Holandii. Dobra, duża trasa. Dobra, mogę go tam zrobić. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Uff, oj shit, zmieniłem pas ruchu bez wskazywania kierunkowskazem. A bo on zjechał na CPN, no dobra. Co jest? Zdolnie. Przecież w lusterkach, bo nie wiem. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Do jasnej cholery.
dostał. Zwolnij. Szturchnięcie na czekom. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No. Powiem szczerze, że tak jak długo używam Linuxa, to komputer zachowuje się normalnie, nic się nie dzieje, zwolnij. Żadnych problemów jedziesz nie zauważy. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ogólnie to jest bardzo mocny sprzęt. I powiem szczerze, że na Linuxie to ta moja konfiguracja lepiej działa niż na Windowsie. To trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ale kurde, skręt! Skręć w prawo. Fajnie się jedzie nocą. Pust. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. W nocy na takich drogach jest praktycznie pusto. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Więc widzicie, no gra się zachowuje bardzo dobrze, nic się nie dzieje. Nie ma żadnych problemów. Co tu więcej? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, tam kurde, prawie 100 lecimy. To jest dużo. Kawał trasy trzeba nadrobić. Mógłbym sobie zdjąć ogranicznik prędkości i ze 140 pocisnąć, tylko po co? Zaraz bym stracił stabilność, kurde, prowadzenia tak dużej maszyny jak ciężarówka. Przygotuj się do skrętu w lewo. Hamujemy silnikiem. Skręć w lewo. Tylko byśmy nie zdążyli. Warsztat, bardzo dobrze. Po tej stronie, no. Wstąpimy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Trzeba dokonać serwisu. No i dobra, serwis zrobiony. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Pierdala, gdzie się napchasz? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, Ford Mustang. Jedź prosto. No a to Ford Mustang.
Ford Mustang. Ale zarąbisty. Od zera do setki w parę sekund idzie. A, poszedł, ale urwał. Wywalił jakby kurde kapcie miał pomóc. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A podobno w tej grze nie ma zarąbistych samochodów. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Wypędzimy sobie dalej. Jak ja lubię tą grę. Odkąd wyszła w 2012 roku, to grałem w nią. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nigdy to się nie znudzi. Gdzie jesteśmy? Zobaczcie. Już ostatnia prosta tak naprawdę. O! Zaraz dojedziemy na miejsce. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, tam z tą dozwoloną prędkością to bym się tu grubo zastanowił. No dawaj. No i ogólnie tak jest właśnie, że zaraz dojedziemy na miejsce. Dzisiaj bez żadnej tam muzyki. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie chcę się dzisiaj niczego słuchać. Zaraz i tak trzeba iść na drugą zmianę do pracy, więc takie granie przed robotą to taka ciekawa rozrywka. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Przekraczamy granicę i wjeżdżamy do Holandii. Jesteśmy już w Holandii. Jeszcze kilka godzin jazdy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Pięknie, świt się zaczyna. Zobaczcie tam w lusterku. Ja pierniczę, jak pięknie. Ale odwzorowali pięknie wschód słońca. Wiecie co, to jest tylko gra, ale naprawdę mi się to podoba. Jedź prosto. Wschody, zachody słońca to naprawdę pięknie odwzorowane, tak samo nocne niebo. Wszystko ogólnie takie detale małe, które na niektóre nikt nie zwraca uwagi. To jest naprawdę fajnie odwzorowane. Tylko jakbyście troszkę jeszcze spowolnili upływ czasu w grze.
chyba było fajnie. O taką godzinkę do tyłu spowolnili upływ czasu w grze, żeby troszkę wolniej robiło się świtać i tak dalej. Przetrzemy te wycieraczki. Całą noc jechaliśmy, zdamy towary, będzie święty spokój. Wiatraki widzieliśmy, to kolejne. Jesteśmy przecież w Holandii, kraina wiatraków. Gdzie tu jest ta ciężarówka, że ona sobie jedzie? A wtedy nie było nawet widać. Dobra, mogę ją wymienić. Ile jeszcze jazdy? Praktycznie kawałeczek. Pyk i pyk. I tutaj. O, praktycznie kawałeczek. Nie wiem. Jedziemy z tym koksem. Nie będę tego ustawiał jako premiera filmu. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. O, przepraszam. Jedź prosto. Ej. Ty. Koleś. Każdy mądry wystarczy, że odwróciłby sobie ten znaczek i już by wiedział, co to jest Volkswagen terenowy. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Widzicie, właśnie o tym mówię. Normalnie pięknie wzorowane wszystkie detale. Oczywiście gra się cały czas rozwija, dochodzą nowe rzeczy, nowe trasy. I naprawdę z biegiem czasu to ta gra będzie dosłownie oko wykol jak realizm. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Szczerze, zerknijcie na tą... Poczekaj, ustawiam, postaram się jechać mniej więcej w jednej linii. Zobaczcie, zerknijcie na tą barierkę po mojej lewej. Zobaczcie, nawet śruby na niej widać. To o takich właśnie detalach mówię. To pacjent jest zmęczony w takich sytuacjach. Tak, kurde, nie teraz. Jak już zaraz dojadę na miejsce. To już wytrzymam te parę godzin. Musiałem troszkę zwolnić. Że niby co? Pogrzało ich? A, 50. No troszkę jednak zwolniła, to do 100.
Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedź prosto. Ale widzicie, nawet w grze się płaci za głupotę. Nie zauważyłem, że było ograniczenie ruchu. Prędkości, a nie ruchu. Przecież to jest co chwilę wytrzyma. Oj, lotnisko? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Co, na coś mnie podbiło? Dawaj, daję stówę pod mostem. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Kiedyś zresztą tędy już jechałem i fajna muzyczka sobie szła w tle. Pyk. Już ponad stówa przekroczona. A mi się nie da stówą ciężarówką. Jak to się nie da, panie, ja to umiem. I stówę ciągnęliśmy. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, najwięcej co jechałem ciężarówką, to udało się 150 ciągnąć. O, wypadek był? Tutaj co, zawsze coś się dzieje. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Teraz będziemy widzieć, już jesteśmy praktycznie na miejscu. No myślałem, że oni to zdemontowali. Kurde, tak blisko drogi, rusztowanie, ludzie. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie widzę potrzeby zwalnić. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No i teraz hamowanie silnikiem zostało użyte tak, jak zostało zaprojektowane. No. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Kurde, po jakichś krzakach pobyłem. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, tylko 60. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony. Koniec trasy. Widzicie, kolejna udana dostawa. O, ziemię. Dobra. A więc widzicie, tak to jest. No sobie sprawdzimy, czy jakieś aktualizacje są na dzisiaj dostępne.
nic się nie dzieje, nie ma aktualizacji jak temperatury. A widzicie, wielkich problemów nie ma. Temperatury się utrzymują na logicznym poziomie. No. No więc dzień życia Linuxiarza uważam za dany. Zobaczcie, wszystkie dyski mam widoczne, kopia zapasowa. To jest dla Linuxa, na właśnie migawki systemowe i inne. Tu mam multimedia i tu mam właśnie PX500 dysk systemowy. NVMe od Goodrama. I naprawdę wszystko chodzi jak złoto. No to gry mam, o, Euro Truck Simulator, Steam mam, tak, jest tu Steam, Lutris, Euro Truck Simulator. O. G-Partit, wszystko jest i tak dalej, dźwięk, obraz, no, naprawdę, ja mam w ludzie, w opór wszystkiego. I mówię, ja jestem zadowolony, że przeszedłem na Linuxa. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się.